Pod ostatnim materiałem a propos komiksów zapytałem się was, czy chcecie więcej komiksów na kanale. No i kilka osób z was napisała, że chętnie by zobaczyło, więc dzisiaj zajmiemy się kolejnym jakby tomem z tego cyklu DC Rebirth, czyli Suicide Squad. Jeżeli chodzi o Suicide Squad, no to ta ekipa nie ma za łatwo w tej chwili, no bo z jednej strony film był słaby. To się chyba większość z nas zgodzi, że no nie grało tam dużo rzeczy. Miał on parę rzeczy, które mogły zagrać, ale przez to, że studio się wpieprzało w film, no to niestety nie zagrało. Z drugiej strony ten film zarobił kupę kasy na siebie. I część rzeczy się ludziom podobało, jak chociażby Harley Quinn w wykonaniu Margot Robbie w tym filmie. I tutaj w tym odrodzeniu mamy właściwie ten sam skład Suicide Squadu, który możecie... Skład Suicide Squadu, który możecie znać z filmu, czyli mamy właśnie... mamy Harley Quinn, mamy Deadshota, mamy Katanę, mamy Kapitana Boomeranga, mamy Ricka Flagga, mamy Enchantress oraz mamy Killer Croca. Więc ekipa właściwie niemalże się zgadza. Nie ma El Diablo. Właśnie, gdzie jest El Diablo? Ale widać, że twórcy komiksu nowego Suicide Squadu gdzieś bardzo chcieli jakby pójść w ten ton filmowy. I ten komiks, no powiem wam szczerze, nie jest za dobry. Nie jest za dobry. W sensie jest bardzo prosty, banalny, bo nasza ekipa jest zbierana przez panią Amandę Waller, która wysyła ich na misje niemożliwe. Dokładnie jak to miało miejsce w filmie czy w poprzednich Suicide Squadach, tak to zresztą działa z tym Suicide Squadem. No i nasi bohaterowie muszą odnaleźć tam pewną rzecz, pewną osobę, wydostać ją, no i spotykają inne postacie znane z kart komiksu, jak chociażby generała Zoda, z którym muszą się zmierzyć. I jak mówi sam tytuł, muszą się udać do takiego więzienia, gdzie tam właśnie ta rzecz, której szukają, ma się znaleźć. Jest ładnie narysowany, jest poprawnie narysowany, może tak. Ale wygląda dosyć ciekawie, choć czasem postać Harley Quinn właściwie z kadru na kadr potrafi się bardzo różnić, co czasami trochę kuje w oczy. I to, jak na artach wyglądają te postacie, niekoniecznie odzwierciedla to, jak one wyglądają później już w samym komiksie. No ale nie, powiem wam, że coś jest w tym komiksie, że czyta się go z takim uśmiechem na ustach. To jest taki odpowiednik guilty pleasure filmowego, to jest taki komiksowy guilty pleasure. I ja, pomimo tego, że ten pierwszy tom wiem, że jest słaby, to jestem ciekaw, co będzie dalej. I jestem ciekaw, czy też tak macie, na przykład, czy macie swoje komiksowe guilty pleasure, bo chyba to jest moje pierwsze tak naprawdę. Czyli komiks, który wiem, że nie jest za dobry, ale mimo wszystko chcę czytać go dalej. No i jeżeli chodzi o jakby samą historię, to jest ona krótka i zamyka się jakby w tym jednym tomie, więc jeżeli ktoś skusi się z was na przykład ze względu na okładkę czy na tytuł i przeczyta ten tom i mu się nie spodoba i stwierdzi, że więcej nie kupuje, to jest okej. Nie poczujecie, że jesteście urwani gdzieś, w sensie, że ten komiks się urywa nagle i nie ma dalszej historii. Poza jakby tym głównym wątkiem, o którym przed chwilą opowiadałem, mamy tutaj pod koniec samego albumu krótkie historyjki o kilku z bohaterów Suicide Squadu. Jest to na zasadzie takiego trochę wywiadu, który Amanda Waller przeprowadza z każdym z nich, gdzie oni opowiadają trochę o swojej genezie. Niekoniecznie mówiąc prawdę, ale opowiadają. I chyba ten fragment komiksu podobał mi się tak najbardziej. No bo mimo wszystko są tutaj bohaterowie, których po prostu lubię. Harley Quinn to jest jedna z moim zdaniem najfajniejszych postaci wykreowanych w ogóle w całym DC. Bardzo lubię też postać Deadshota, choć akurat w tym albumie nie jest go za wiele. W sensie nie za wiele on ma do zrobienia w tym albumie i tego mi jest trochę szkoda. Więcej jest uwagi skupione na chociażby Boomerangu, który jest no moim skromnym zdaniem no hashtag nikogo. Ale może być też w tym komiksie kilka zaskoczeń, bo zdarza się, że ktoś ginie i to taka postać, która no raczej się nie spodziewałem, że od razu w pierwszym tomie może zginąć. No ale to oczywiście do odkrywania zostawiam wam. Dajcie mi znać oczywiście w komentarzu, czy lubicie Suicide Squad. Nie chodzi mi o film, tylko jakby ogólnie o tą komiksową wersję Suicide Squadu. No i czy co? Czy może czytaliście ten pierwszy tom i jakie macie na jego temat przemyślenia? Także ja dziękuję wam bardzo. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, jeżeli się podobało. No i pamiętajcie zostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Kłania się Ormando, do następnego i cześć!